Witaj na kanale nauka.pl. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Ernest Hemingway Stary Człowiek i Morze Biogram pisarza Książki powinny mówić o ludziach, których się zna, których się kocha i nienawidzi, a nie o tych, o których się studiuje. Mawiał Ernest Hemingway, amerykański pisarz, publicysta i korespondent wojenny, którego biografia ukształtowała się jak fabuła zajmującej powieści. Urodził się 21 lipca 1899 roku w Oak Park na przedmieściu Chicago. Do niespokojnego życia sposobił się już od najmłodszych lat. Jako chłopiec towarzyszył ojcu zapalonemu myśliwemu i wędkarzowi w wyprawach łowieckich. Tej pasji pozostał wierny do końca. Pragnienie przeżycia przygody sprawiło, że już jako młody człowiek uciekał ze spokojnego domu na przedmieściach Chicago, aby zarabiać na życie jako robotnik, pomywacz czy sparingowy partner bokserski. Hemingway pisywał także informacje kryminalne w dzienniku Star w Kansas City. Ta szkoła oszczędnego stylu bardzo się przydała przyszłemu pisarzowi. Przydały się także awanturnicze doświadczenia, które gromadził przez całe życie. Jako ochotnik podążył na front włosko-austriacki i tuż przed zakończeniem I wojny światowej został ciężko ranny. Do ojczyzny powrócił już jako bohater, ale niedługo w niej pozostał. Ciągnęło go do niespokojnej Europy, zwłaszcza do ukochanej Hiszpanii. W 1936 roku, kiedy w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, udał się tam jako korespondent wojenny i gromadził informacje do swoich książek. Doświadczenia wojenne znalazły odbicie w jego kolejnych dziełach. w Powieści Słońce też wschodzi, 1926 rok. Hemingway przedstawił portret pokolenia, które Gertruda Stein nazywała straconym. O dramacie pary zakochanych, uciekających przed okrucieństwem wojny do Szwajcarii, opowiadało Pożegnanie z bronią z roku 1929, które okrzyknięto arcydziełem. W Key West na Florydzie, gdzie osiadł, turyści gromadzili się, by obejrzeć pisarza w czasie krzątaniny przy własnym jachcie Pilar. Kolejna była powieść: Komu bije dzwon? rok 1940. Znów z parą zakochanych bohaterów na pierwszym planie i hiszpańską wojną domową w tle. To dzieło, które w samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się w milionie egzemplarzy, stało się drugą, po przeminęło z wiatrem, najchętniej czytaną książką Ameryki. Jego powieści i opowiadania traktowały o prawdziwie męskich pasjach i odsłaniały smak ryzykownej gry z przeciwnościami losu. Pisarz oczarował czytelników krótkim zdaniem oszczędnym w słowa dialogiem, wartką akcją pokazującą bohaterów w działaniu. O nagrodzie Nobla przesądziło opowiadanie Stary człowiek i morze z roku 1952, zawierające pochwałę heroizmu i odczytywane jako metafora ludzkiego losu. 28 października roku 1954 Akademia Szwedzka przyznała Hemingwayowi nagrodę Nobla. Przyjął tę wiadomość spokojnie, bez cienia entuzjazmu. Uważał, że nagroda od dawna mu się należała. W latach 50. i 60. XX wieku Hemingway stał się najpopularniejszym pisarzem zachodniego świata. Samobójcza śmierć stała się częścią jego biograficznego mitu. 2 lipca 1961 roku pisarz targnął się na swoje życie. Stary Człowiek i Morze Opracowanie lektury. Kanwą opowiadania stary człowiek i morze stała się anegdota zamieszczona przez pisarza w szkicu literackim Na Błękitnej Wodzie, opublikowanym w miesięczniku Esquire w 1936 roku. Kiedy Hemingway mieszkał w Key West, znajdował wytchnienie od pracy pisarskiej w wyprawach wędkarskich. W tym celu wyjeżdżał do Hawany. Odkrył tam nowy sport łowienie marlinów. Nie posiadał się z zachwytu dla tych wielkich ryb. Jego głównym konsultantem co do zwyczajów ryb łownych był zawodowy rybak kubański, Carlos Gutierrez. On właśnie opowiedział pisarzowi historię o starym rybaku i olbrzymim Marlinie. W bezpiecznym dopłynięciu do brzegu przeszkodziły mu rekiny, których nie zdołał pokonać, a Marlin został rozszarpany przez drapieżniki. W finale historii szalejący z rozpaczy stary rybak został znaleziony przez ratowników. Na podstawie tej anegdoty powstało jedno z najwybitniejszych opowiadań XX wieku. Akcja utworu została osadzona pod koniec lat 40. XX wieku na wybrzeżach Kuby. W dziele Hemingwaya wydarzenia rozgrywają się w ciągu kilku dni i nocy. To czas przed wypłynięciem rybaka Santiago na połów, prawie dwie doby spędzone na oceanie w samotnej walce oraz okres spędzony w domu po powrocie z morza. Czas symboliczny to w istocie kilkanaście godzin zmagania się z przeciwnościami losu, wygranej i porażki. Hemingway, bohaterem swojego opowiadania, uczynił starego, doświadczonego kubańskiego rybaka Santiago. Stary był suchy i chudy, na karku miał głębokie bruzdy. Brunatne plamy po niezłośliwym raku skóry, występującym wskutek odblasku słońca na morzach tropikalnych, widniały na jego policzkach. Plamy te biegły po obu stronach twarzy, a ręce miał poorane głębokimi szramami od wyciągania linką ciężkich ryb. Ale żadna z tych szram nie była świeża. Były one tak stare jak erozje na bezrybnej pustyni. Wszystko w nim było stare prócz oczu, które miały tę samą barwę co morze i były wesołe i niezłomne. Niezłomność to cecha, która pozwalała bohaterowi przetrwać najtrudniejsze życiowe perypetie. Starzec żył w ubóstwie. Nędzna chata obnażała nawarstwiające się problemy materialne. Mieszkał samotnie, był wdowcem. W domu przechowywał pamiątki po zmarłej żonie, co świadczyło o jego sentymentalizmie. W chacie zbudowanej z twardych liści palmy królewskiej, zwanych guano, było łóżko, stół, jedno krzesło, a na klepisku miejsce, gdzie gotowano na węglu drzewnym. Na brunatnej ścianie, ze spłaszczonych, zachodzących na siebie liści, silnie uwłóknionego guano, wisiał kolorowy obrazek świętego serca Jezusowego i drugi przedstawiający najświętszą pannę z kobre. Były to pamiątki po żonie Starego. Niegdyś na ścianie wisiała też kolorowa fotografia żony, ale ją zdjął, bo patrząc na nią czuł się zbyt samotny. Leżała teraz na półce w rogu, pod czystą koszulą. Samotne życie rozświetla mu obecność młodego przyjaciela, kilkunastoletniego Manolina. Chłopiec troszczy się o niego, dostarcza mu pożywienie, kupuje kawę i piwo w miejscowym pubie, Tarasie. Pociesza Santiago w trudnych chwilach, przypominając mu wcześniejsze sukcesy na morzu. Jest to młody, wrażliwy człowiek, którego wzrusza ubóstwo Santiago. Cierpi razem z nim, a nawet płacze, widząc nędzę starego. Traktuje rybaka jak mentora choć ich drogi zawodowe już dawno się rozeszły. Był starym człowiekiem, który łowił ryby w golsztromie, pływając samotnie łodzią i oto już od osiemdziesięciu czterech dni nie schwytał ani jednej. Przez pierwsze czterdzieści dni pływał z nim pewien chłopiec. Ale po czterdziestu jałowych dniach rodzice oświadczyli mu, że stary jest teraz bezwzględnie i ostatecznie salao, co jest najgorszą formą określenia pechowy. I chłopiec na ich rozkaz popłynął inną łodzią, która w pierwszym tygodniu złowiła trzy dobre ryby. Smuciło go to, że stary co dzień wraca z pustą łodzią, więc zawsze przychodził i pomagał mu odnosić zwoje linek albo osęg i harpun i żagiel owinięty dookoła masztu. Żagiel był wylatany workami od mąki, a zwinięty wyglądał jak sztandar nieodmiennej klęski. Santiago, doświadczony rybak, zmagał się ze złą passą. Wierzył w swoje możliwości, ale ostatnie dni bez połowu niepokoiły go. Postanowił wypłynąć ponownie, by udowodnić sobie i otoczeniu, że jest jeszcze w stanie złowić dużą rybę. Doskonale, Manolin, odparł rybak. Czuję się dzisiaj pewnie. Ja też, powiedział chłopiec. Ale teraz muszę iść po twoje i moje sardynki i po świeże przynęty dla ciebie. Ten mój sam przynosi nasz osprzęt, nie chcę, żeby ktoś inny nosił cokolwiek. U nas inaczej, zauważył Stary. Pozwalałem ci nosić różne rzeczy, kiedy miałeś pięć lat. Wiem o tym, powiedział chłopiec. Zaraz wrócę, napij się jeszcze kawy. Mamy tu kredyt. Odszedł boso po koralowych skałach do chłodni, gdzie przechowywano przynęty. Stary powoliły kawę. Miała mu wystarczyć na cały dzień. Wiedział więc, że powinien ją wypić. Od dawna już znudziło mu się jedzenie, to też nigdy nie zabierał obiadu. Na dziobie łodzi miał flaszkę z wodą i nie potrzeba mu było nic więcej do wieczora. Chłopiec wrócił, niosąc sardynki i dwie przynęty, zawinięte w gazetę. Poszli do łodzi, wydeptaną ścieżką, czując pod stopami piach i kamyki. Dźwignęli łódź i zepchnęli ją na wodę. Wszystkiego dobrego, stary. Wszystkiego dobrego, odpowiedział tamten. Umocował wiązadłami wiosła w dulkach i pochyliwszy się do przodu, Zagarnął wodę piórami wioseł i zaczął w ciemnościach wypływać z przystani. Santiago jeszcze raz wypływa samotnie w morze, dalej niż zwykle, poza linię wód przybrzeżnych. Jest to osiemdziesiąty piąty dzień zmagania się ze złą pasą. Ufa jednak, że tym razem szczęście uśmiechnie się także do niego. Zna morze doskonale i traktuje je z szacunkiem. Mówiąc o nim, używa rodzaju żeńskiego, lamar. Z respektem traktuje również ryby, które nazywa swoimi braćmi. Prostota i wiara Santiago zostają nagrodzone. W drugim dniu swojej wyprawy łowi wielką rybę marlina. Uszczęśliwiony poczuł delikatne ciągnięcia, a potem jakiś opór i niewiarygodny ciężar. Była to waga ryby. Stary pozwolił lince sunąć w dół, w dół, w dół i odwijać pierwszy z dwóch zapasowych zwojów. Kiedy tak wylatywała, sunąc mu lekko między palcami, mógł nadal wyczuć ogromny ciężar, choć nacisk palców był prawie niedostrzegalny. Co za ryba, powiedział. Ma teraz hak bokiem w pysku i odpływa z nim. Potem zawróci i połknie go, pomyślał. Nie wyrzekł tego jednak, gdyż wiedział, że jeśli powie się na głos coś dobrego, może się to nie zdarzyć. Domyślał się, jak wielka jest owa ryba, i wyobrażał sobie, jak odpływa w ciemność, trzymając tuńczyka w poprzek pyska. W tej chwili uczuł, że przestała płynąć, ale ciężar nie ustępował. Potem wzrósł jeszcze, więc stary wypuścił więcej linki. Na moment zacisnął mocniej palce, a ciężar zwiększył się i ciągnął prosto w dół. Wziął, powiedział. Teraz niech sobie dobrze to zje. Pozwolił lince sunąć między palcami. A tymczasem wyciągnął lewą rękę i uwiązał wolny koniec obu zapasowych zwojów do pętli dwóch zwojów następnej linki. Był teraz gotów. Miał w rezerwie trzy czterdziestosążniowe zwoje, a także ten, którego obecnie używał. Zjedz jeszcze trochę, powiedział. Zjedz dobrze. Zjedz tak, żeby ostrze Haka trafiło do serca i zabiło cię, pomyślał. Wypłyń gładko i pozwól, żebym wbił w ciebie harpun. W porządku. Jesteś gotowy? Dosyć już nasiedziałeś się przy stole. Teraz, powiedział głośno i oburącz, szarpnął mocno za linkę, wybrał jej jard, a potem chwytając ją kolejno to jedną ręką, to drugą, zaczął ciągnąć całą siłą ramion i rozkołysanym ciężarem ciała. Nic nie pomogło. Ryba powoli odpływała i stary nie mógł jej podciągnąć nawet o sal. Linkę miał mocną, przeznaczoną na ciężkie ryby, więc podparł ją ramieniem, aż naprężyła się tak, że prysnęły z niej kropelki wody. Zaczęła wydawać powolny, syczący dźwięk, a on trzymał ją dalej, zaparty o ławę wieślarską, odchylony do tyłu, żeby stawić opór napięciu. Łódź zaczęła wolno posuwać się ku północnemu zachodowi. Ryba płynęła nieprzerwanie i tak zwolna sunęli po spokojnym morzu. Inne przynęty wciąż jeszcze były w wodzie. Ale nie miał na to rady. Szkoda, że nie ma tu chłopca, powiedział głośno. Samotną walkę z piękną rybą łagodzą wspomnienia dawnych przygód, rozmyślania o bejsbolu i ulubionym zawodniku DiMaggio. Santiago czuje się osamotniony, wspomina przyjaciela Manolina i snuje refleksję o życiu ludzkim, nadziei i starości. Wielka ryba wprawdzie dała się złowić, ale holowała łódź rybaka na pełne morze. Santiago próbuje uporać się z okazałym Marlinem, ale jego już wysłużone ręce odmawiają posłuszeństwa. Cóż to za ręka? powiedział. Kurcz się, jeśli chcesz. Przemień się w szpon. Nic na tym nie skorzystasz. No dalej, pomyślał i spojrzał w ciemną wodę na skośnie biegnącą linkę. Pojedz teraz, to ręka ci się wzmocni. To nie jej wina, bo już wiele godzin jesteś z tą rybą, ale nie możesz przy niej tkwić bez końca. Zjedz teraz bonito. Wziął kawałek, włożył do ust i począł z przeżuwać. Nie było to nieprzyjemne. Zżuj dobrze, myślał i wyssi wszystkie soki. Niezłe by to było jedzenie z odrobiną cytryny albo solą. Jakże się czujesz? Zapytał z drętwiałej ręki, która była niemal równie sztywna jak ciało trupa. Zjem jeszcze trochę dla ciebie. Zjadł drugą część kawałka, który przeciął na pół. Przeżył go starannie, po czym wypluł skórę. No i jak tam ręko. A może jeszcze za wcześnie pytać, wziął następny pasek mięsa i przeżył go w całości. To silna, pełnokrwista ryba, pomyślał. Miałem szczęście, żem złapał ją, a nie delfina. Delfin jest za słodki. Ta prawie wcale nie jest słodka, a ma w sobie siłę. Tylko praktyczność ma sens, myślał. Chciałbym mieć trochę soli, i nie wiem, czy słońce zepsuje, czy wysuszy to, co zostało, więc lepiej zjeść wszystko, chociaż nie jestem głodny. Marlin płynie spokojnie i równo. Zjem wszystko i potem będę gotów. Cierpliwości, ręko, powiedział, robię to dla ciebie. Chętnie bym nakarmił Marlina, pomyślał. To mój brat. Ale muszę go zabić. I zachować na to siły. Doświadczony rybak, który kocha przyrodę i respektuje prawa natury, jest świadomy, że musi zabić Marlina. Niezwykle wzruszający moment w opowiadaniu to monolog poprzedzający ostateczne starcie z rybą. Santiago przemawia do niej jak do przyjaciela, usprawiedliwia się, ale wie przecież, że jest rybakiem i ma swoje powinności. Rybo, powiedział, kocham cię i szanuję bardzo ale zabiję cię, nim ten dzień się skończy. Miejmy nadzieję, że tak będzie, pomyślał. Stary uczuł, że mu słabo. Chwyciły go mdłości, w oczach mu się zaćmiło. Mimo to rozwinął linkę harpuna i pozwolił jej sunąć zwolna przez poszarpane ręce, a kiedy odzyskał wzrok, zobaczył rybę leżącą na grzbiecie, srebrzystym brzuchem do góry. Drzewce harpuna sterczało ukośnie z jej boku. A może barwiło się czerwienią krwi z serca. Zrazu krew była ciemna niby mielizna w błękitnej ponad mile głębokiej wodzie. Potem rozpostarła się jak obłok. Ryba była srebrna, nieruchoma i unosiła się na falach. Przez ową chwilę, kiedy miał zdolność widzenia, stary patrzał bacznie. Potem dwa razy okręcił linę harpuna wokoło kołka na dziobie i złożył głowę na dłoniach. Trzeba zachować jasność w głowie, powiedział, opierając się twarzą o deski dziobu. Jestem zmęczony i stary, ale zabiłem tego Marlina, który jest moim bratem i teraz muszę odrobić pani pańszczyznę. Niestety nadciągał moment, którego rybak najbardziej się obawiał. Zwabione zapachem krwi Marlina pojawiają się rekiny. Santiago staje przed kolejnym wyzwaniem. Musi ocalić przymocowaną do swojej łódki rybę. Jednak walczy nie tylko o nią. To czy starcie o nadzieję, marzenia, człowieczeństwo. Heroiczna walka z rekinami to symbol ludzkich zmagań z przeciwnościami losu, to dowód na niezłomność człowieka i potęgę jego charakteru. Stary wiedział już, że rekin nie żyje, ale ten nie chciał na to przystać. Leżąc na grzbiecie, strzepując ogonem, kłapiąc szczękami, począł pruć wodę jak to czyni szybka motorówka. Woda zabieliła się tam, gdzie ją smagał ogonem. Trzy czwarte ciała wynurzyło się nad nią i wtedy linka napięła się, zadrgała i pękła. Przez krótką chwilę leżał spokojnie na powierzchni, a stary wpatrywał się w niego. Potem bardzo powoli rekin poszedł na dno. Wziął ze czterdzieści funtów, powiedział głośno stary. Zabrał mi także harpun i całą linkę, pomyślał. I teraz moja ryba znów krwawi, więc... Przyjdą inne. Nie miał już chęci patrzeć na rybę, odkąd została okaleczona. Kiedy rekin ją ugryzł, było to tak, jakby ugryzł jego samego. Ale zabiłem rekina, który ugryzł moją rybę, pomyślał. To był największy dentuso, jakiego widziałem. A Bóg wie, że widywałem duże. Za piękne to było, żeby trwać, myślał. Wolałbym teraz, żeby to był sen. Wolałbym nigdy nie schwytać tej ryby i leżeć samotnie w łóżku na gazetach. Ale człowiek nie jest stworzony do klęski, powiedział. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. W końcu jeden z nich podpłynął do głowy ryby i stary wiedział, że już jest po wszystkim. Zdzielił rekina rumplem w łeb, tam gdzie jego szczęki uwięzły w masywnej głowie, która nie chciała się oderwać. Uderzył raz, dwa razy i jeszcze raz. Usłyszał, że rumpel pęka, więc pchnął rekina strzaskanym trzonkiem. Uczuł, że go wbił, a wiedząc, że końce ma ostre, wepchnął go jeszcze głębiej. Rekin puścił rybę i cofnął się ciężko. Był to ostatni rekin ze stada, jaki przypłynął. Nie było już dla nich nic więcej do jedzenia. Stary z trudnością chwytał oddech i czuł dziwny smak w ustach. Był on jakiś metaliczny i słodki. I stary zląkł się na chwilę. Ale nie było tego wiele. Splunął w morze i powiedział: Zjedzcie to sobie, galanos. I niech wam się przyśni, żeście zabiły człowieka. Wiedział, że jest pobity ostatecznie i bez ratunku. Wrócił na rufę i stwierdził, iż strzaskany koniec rumpla na tyle pasuje w otwór steru, że da się nim sterować. Owinął workiem ramiona i wprowadził łódź na kurs. Płynęło mu się teraz lekko. Opuściły go wszystkie myśli i uczucia. Miał już wszystko za sobą. I kierował łodzią, ażeby jak najlepiej i jak najmądrzej dopłynąć do macierzystego portu. W nocy rekiny zaatakowały szkielet, jak ktoś, kto zbiera okruchy ze stołu. Stary nie zwracał na to uwagi. Nie zwracał uwagi na nic prócz sterowania. Do portu przypływa ze szkieletem Marlina. Swą heroiczną walką z rybą, a następnie z rekinami, Santiago zyskuje szacunek u miejscowych rybaków, którzy wcześniej szydzili ze starego. Choć sam czuje się pokonany, jednak podświadomie wie, że przezwyciężył złą passę i nadal może snuć marzenia o udanych połowach. Symboliczny jest także jego sen o lwach, sen o potędze, sile i zwycięstwie. Tego popołudnia na tarasie siedziała grupka turystów. Jedna z kobiet patrząc na wodę zobaczyła między pustymi puszkami po piwie i martwymi barakudami długi biały szkielet zakończony ogromnym ogonem który dźwigał się i kołysał na falach przypływu gdy wschodni wiatr wzdymał ciężko morze za wejściem do przystani Co to takiego zapytała kelnera wskazując długi szkielet wielkiej ryby który był teraz już tylko odpadkiem czekającym by zabrał go odpływ Tiburon odpowiedział kelner to rekin. Zamierzał wyjaśnić, co się zdarzyło. Nie wiedziałam, że rekiny mają takie śliczne, pięknie ukształtowane ogony. Ja też nie wiedziałem, rzekł jej towarzysz. Przy drodze w chacie stary rybak spał znowu. Spał wciąż na brzuchu, a chłopiec siedział obok i wpatrywał się w niego. Staremu śniły się lwy. O uniwersalności dzieła Hemingwaya świadczą różnorodne motywy literackie wykorzystane przez autora motyw cierpienia, starości, walki, człowieczeństwa. Opowiadanie Hemingwaya to hołd złożony godności i sile człowieka. Postawa starego rybaka nabiera wymiaru symbolicznego. Prezentuje on bowiem najwznioślejsze cechy ludzkie, jakie mogą się ujawnić podczas walki z przeciwnościami losu. Większość słów wypowiadanych przez Santiago ma charakter sentencji. Są one dowodem jego mądrości życiowej i niezłomności. Głupio jest nie mieć nadziei, powtarza. Opracowała Aneta Bartoszczyk-Trochimiuk. Czytała Agnieszka Feilhauer. Zasubskrybuj nasz kanał, by dostawać informacje o nowych lekcjach. Zobacz też inne lektury z gimnazjum.